Dzień dobry, Jacek Pożycki, gościox.pl, a nawet goście. Od tej strony Mariola Glajcar, Olek Glajcar i Tomasz Glajcar, żeby tak powiedzieć ładnie. Podróżnicy, można tak powiedzieć? Ja bym tak nie powiedział, bo takie bardzo dumne słowo jest. A, to nazwijmy was jak? Mariola, Tomek i Olek. Dokładnie, kawałek świata. Kawałek świata. Jestem w jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie. Królestwo Bagan w Birmie. Bagan. Królestwo 2230 świątyń. W każdej z nich znajdziecie co najmniej 3 wizerunki Buddy. Do dziś nie wiadomo, dlaczego Królestwo Bagan upadło. Na pewno przyczyniły się do tego trzęsienia ziemi, pożary i najazdy Mongolów. Tak, prowadzicie w internecie taki blog, tak to można nazwać, tak? Nie, vlog. Ja nie jestem na bieżąco z tymi nazwami. No nie wiem, mamy taką stronkę, na którą wrzucamy zdjęcia i filmy. Jeżeli to jest blog, to tak. Proszę Państwa, oni byli już prawie wszędzie. Ja nawet nie wiem, gdzie leżą niektóre Państwa miasta, kraje i rzeki. A gdzie nie byliście jeszcze? Wymieńcie jakieś jedno miasto, państwo, gdzie nie byliście. Oj, to długo. Ja na przykład nigdy nie byłam w Bieszczadach. O, no to jest jakiś pomysł, tak? W wielu miejscach tak naprawdę nie byliśmy. Świat jest taki ogromny, że naprawdę ciężko zwiedzić go w całości. Ale gdyby na to patrzeć kontynentami, to została nam, nie licząc tych zimnych miejsc oczywiście, których nie lubimy, to została nam tylko Australia. Mhm. I Nowa Zelandia. I Nowa Zelandia, która chyba jako kontynent... Nie, tak, oczywiście tak. Za się wytnie. Co tam? Ponoć stolicą Indii jest Nepal, ale to... To niektórzy tak uważają. Dobrze, tak teraz bardzo poważnie. Chiny, Kambodża, Filipiny. Gdybyśmy mogli wymienić takie bardzo egzotyczne miejsca, gdzie byliście? Byliśmy, nie wiem, byliśmy w Wietnamie, byliśmy w Birmie, którą uważamy za jeden z najbardziej egzotycznych krajów, w których byliśmy. Byliśmy na Sri Lance, o Chinach wspomniałeś. Byliśmy też w Afryce, która dla nas też była zupełnie inna, można właśnie rzec, egzotyczna. Ameryka Południowa, też tam kilka krajów. Tak, ale chyba najbardziej egzotyczne miejsce, w jakim byliśmy, to była wyspa Sumba w Indonezji. Wyspa, na której jeszcze 100 lat wcześniej by nas zjedzono prawdopodobnie. Ale tak, jesteście cali i zdrowi, tak? Co prawda bez tej jednej nerki, ale to pytanie do widzów, kto nie ma jednej nerki? Żart taki, jakoś taki. Jak tam było? Przede wszystkim... Najfajniejszą rzeczą, jaka tam była, to był brak turystów. I generalnie to jest jakiś taki nasz cel, powiedzmy, podrzędny podróżowania, żeby trafić w miejsca, gdzie no nie jest możliwe, żeby nikogo nie było, bo już ludzie wszędzie byli, ale żeby jednak nie było turystycznie. No i Sumba się taka okazała być, co oczywiście ma swoje minusy, bo tam, gdzie nie ma turystów, tam też nie ma niczego dla tych turystów. Tak, czyli infrastruktura leży, nie? Tak, więc problemy zaczęły się od noclegu, po poszukiwanie motocyklu i, no i wszystkich innych rzeczy, plus komunikacja oczywiście, bo język angielski jest im raczej językiem obcym. No więc było bardzo zabawnie i ciekawie. I w jakim języku się komunikowaliście, jeżeli już doszło do jakichś... Aha, czyli język po prostu ciała jest bardzo ważny, wszędzie się przyda. Tak, właśnie ciekawe, takie mieliśmy przygodę z gościem, który poszukiwaliśmy kierowcy, żeby trafić się w jedno jakieś tam wybrane miejsce na wyspie. No jak się nie zna języka, no to ciężko się dogadać. No i okazało się, że wygrał ten, który znał dwa słowa podstawowe, czyli yes i no. I on się okazał naszym kierowcą. No to będę z przygodami. Właśnie o tych przygodach, bo często się mówi podróże, super fantastyczna rzecz. Ciąg przyjemności i wrażeń. A ja chcę zapytać o drugą stronę podróży, czyli jakieś takie sytuacje, które były albo niebezpieczne, albo dziwne, albo takie, które was zaskoczyły, ale negatywnie. Nie po to, żeby powiedzieć, że podróże są złe, czy nie podróżujmy, tak? Bo możecie stracić nerkę. Ale żeby powiedzieć, że podróże czasami też wiążą się z takimi sytuacjami jak w życiu, że pojawia się coś, co nie do końca jest dobre. Czy mieliście taką sytuację? Niekoniecznie na tej wyspie, ale czy były takie sytuacje? Jakieś, nie wiem, trzęsienia ziemi, zagubienie bagażu, choroby ciężkie, trudne sytuacje? Może tak od tych chorób zacznijmy, nie? No. Bo... Ja się odsunę, bo ja Już jesteśmy zdrowi. A, tak, już wszystkie szczepienia po przyjeździe. Tak. Ale generalnie
zawsze jak się gdzieś wyjeżdża, niezależnie od tego, czy to są Tatry, czy właśnie sobie jest taki bardziej egzotyczny kraj, trzeba się liczyć z tym, że może po drodze spotkać nas coś nieprzyjemnego. Chociaż my chyba należymy do takiej grupy optymistów, że nie nastawiają się, że o kurczę, tam nie jedźmy, bo jest niebezpiecznie, czy tam nie jedźmy, bo właśnie są jakieś choroby. Jesteśmy optymistami, ale no, również i nas dopadło no, dziwne schorzenie, które akurat dopadło głównie Olka, bo miał przez kilka dni bardzo wysoką gorączkę. I to akurat było w Indonezji na wyspie Jawa. Takie miasteczko Baiwanagi, jeżeli komuś to cokolwiek mówi, a nie powinno, bo to jest zadupie tak naprawdę. Mhm. Miasto jest zupełnie, zupełnie poza szlakiem turystycznym. Turyści tylko przez nie czasami przyjeżdżają jadąc na Bali. Nie? Także jakby nie było takiej infrastruktury dla turystów, co gorzej dla nas. Nie? No i Olek zaczął gorączkować właściwie nie wiadomo czemu. Mhm. Oczywiście myśmy mieli wszelkie medykamenty ze sobą, więc podawaliśmy mu... Chininę, tonik chininę. Tak, wszystko co trzeba było on dostał, ale niestety gorączka nie schodziła, więc jak już jeszcze to było takie... No, bo w różnych lokacjach się spało i to było jedno z takich słabszych mieszkań, powiedzmy, gdzie nie było klimatyzacji, więc było strasznie gorąco, wiecie, pełno mrówek wszędzie, jakieś tam pająki i ten Olek z 41 już praktycznie miał. No i wtedy ja, oczywiście robiliśmy mu chłodzenie i takie różne tam zabiegi, ale to nic nie pomagało, wpadłam w panikę, mówię, Tomek, szpital. No i właściwie nawet nie wiem, jak to się stało, żeśmy w momencie trafili do, no to... To nie był szpital chyba, nie? To był szpital, tylko to była izba przyjęć tam gdzie wylądowaliśmy akurat. No więc taksówka podwieźli nas w jedną najbliższą placówkę jakąś medyczną i naprawdę najciekawsze było to, że nikt nie pytał się, czy mamy ubezpieczenie, czy mamy jaką kartę chipową. Po prostu widzieli, że mamy chore dziecko, od razu nas przyjęli, dali mu łóżko, natychmiastowo mu zrobili badania wszystkie, bo myśmy się po prostu bardzo... Tak jak u nas na SOR-ze. Dokładnie, no tak, dokładnie. Trwało to 40 minut w sumie. Tak. Wszystko. Łącznie z wyzdrowieniem. Łącznie z wyzdrowieniem. Ojej. Miał zrobione wszystkie badania, badanie krwi. Oczywiście to było takie, wiecie, bo tutaj igła, jesteśmy w Indonezji, więc ja tam patrzyłam, czy rzeczywiście robiłam to tak, jak powinno być zrobione. No ale tak jak nas tam przyjęto, no to ja bym życzyła, żeby każdy obcokrajowca tak był przyjęty tutaj u nas w Polsce. Kraju, dokładnie. I żeby było śmieszniej, za wszystko zapłaciliśmy w przeliczeniu na nasze 30 zł. Czyli no proszę. Koszt testu krwi. No. Jesteś zdrowy cały, tak? No. Olek, potwierdzasz. Pamiętasz coś z tego, o czym mówią rodzice? No tak. Mimo, że miałeś 41 stopni, tak, to jeszcze kontaktowałeś. To była zdecydowanie jedna z tych sytuacji, w których, których się baliśmy. Nie baliśmy się zbyt często, ale wtedy się baliśmy. Nie? Mieliśmy jeszcze drugą taką sytuację, to z kolei z innej strony, bo to było coś o chorobach. Mieliśmy też drugą taką sytuację, była chyba już godzina 22, jechaliśmy na safari wynajętym samochodem i... No może jest ciemno. Ciemno, tak, tak. I mieliśmy mieć nocleg w centrum parku Serengeti w namiocie. Na takim polu namiotowym. Ja tylko jeszcze przerwę, że nasza córka nie znosi namiotów. I ona całą drogę tylko mówiła, ja nie chcę spać w namiocie. I dlatego dzisiaj jej nie ma, bo rodzice powiedzieli, będziemy w namiocie, bo będzie padać i dlatego tak. Nie przyszła. Ale jechaliśmy. Tak, tak. No i? Przyjechaliśmy na miejsce, znaleźliśmy o dziwo to pole namiotowe, natomiast nikt nie słyszał o człowieku, który ten namiot dla nas miał przygotować. I okazało się, że zostaliśmy w środku dziczy o 22 bez noclegu. Czyli wiecie, wokół lwy... Tygrysy nie. Nosorożce. Ale jakieś takie inne. Padalce? No wszystko. Skorpiony, takie tam sprawy. Ryby, płaze, gady, ptaki, ssaki i tak dalej. Ale jako, że my jesteśmy chyba w czepku urodzeni, trafił się jakiś przewodnik, który z kolei zadzwonił do strażników parku. Po 20 minutach przyjechali strażnicy parku. No i znaleźli dla nas jakoś ten nocleg. Upchnęli nas w jakimś tam domku, wprawdzie byliśmy 3 dni bez prądu, prawie że bez jedzenia i tak dalej, ale nie musieliśmy spać razem z dużymi kotkami. Także tu nawet w naszej córki, że moc przyciągania jest wielka, nie spała w namiocie. Tak, nie chciała spała spać w namiocie i nie spała w namiocie. To trochę o tych minusach było, ale ja jeszcze słyszałem o zakręcie śmierci. Co to znaczy? Jakiś wypadek ponoć. Tak, zakręt śmierci jest to takie dosyć ciekawe miejsce w Tajlandii, na wyspie Koh Chang. Jest tam bardzo wąska droga prowadząca stromo w dół z dwoma ogromnymi zakrętami i dodatkowo z jakimś bardzo dziwnym asfaltem, który w trakcie deszczu... Nie mówimy o polskich drogach, nic o polskich drogach, nic bardzo proszę. Drogach. Jesteśmy w Tajlandii, proszę Państwa. Asfalt akurat był
był lepszy niż na polskich trasach. Asfalt był lepszy, natomiast w połączeniu ze świeżym deszczykiem stawał się właściwie ślizgawką, nie asfaltem. I ja wracałem kiedyś do domu chyba z zakupów, jakiś na skuterku oczywiście. No i przed tym zakrętem śmierci już ustawiony była kolejka samochodów, korek taki. No ale że ja dwuśladem, jednośladem, znaczy się, no to pyk i wyprzedzam ich wszystkich. Nagle kolejka tych samochodów się skończyła, już przed samym zakrętem i już było tak bardzo w dół. Chciałem się zatrzymać, ale okazało się to niemożliwe już. No i co zrobić w tej sytuacji? No mogłem jechać w dół i myślę, że wtedy skończyłoby się bardzo źle. Albo szukać gdzieś rowu. Także udało mi się znaleźć ten rów. No i skończyło się na tym, że trzeba było z nogi powybierać ileś tam kamyków i tak dalej. Ale obyło się bez szwów. Obyło się bez szwów, tak. Obyło się na szczęście bez szwów, ale mogło się to zakończyć bardzo źle. Wiemy, że 2 tygodnie temu na tymże zakręcie zginęło 2 Polaków, prawdopodobnie również na skuterze, także no są to też minusy. Dobrze, to już teraz o minusach już nic. Po tym zakręcie śmierci. Plusy. Ponoć podróże kształcą. Czy was z czegoś nauczyły, czy jakoś zmieniły wasze podejście do życia? Czego was nauczyły podróże, jeżeli tak? To bodajże Jacek Walkiewicz powiedział, że podróże owszem kształcą, ale tylko wykształconych. Nie wiem, czy do takich należymy, ale na pewno otwierają umysły. Na pewno pokazują, że nie zawsze mamy rację, my jako Europejczycy. Pokazują, że z Europy Środkowo-Wschodniej. Tak. Pokazują, że można być bardziej otwartym, nawet jeśli się kogoś nie zna, że można być bardziej ufnym. Kształcą nawet kulinarnie, ponieważ my teraz gotujemy zupełnie inaczej po tej podróży. Zupki chińskie i takie sprawy. Zupki chińskie, takie sprawy, tak. Czego cię Ola nauczyła? No właśnie, tu chciałam zapytać, bo mi się wydaje też, że podróże z dzieckiem bardzo otwierają umysł dziecka. I taki przykład, no wybacz, to nużyć się fajne zdanie, ale pamiętam, jak przed wyjazdem, przed naszą podróżą, Olek nie lubił angielskiego. Nie radził sobie z tym językiem. I to jest w ogóle, jak ręką odjął, jak wróciliśmy, bardzo polubił ten język, bo on tam po prostu łapał. Ludzie do niego zagadywali, ponieważ długowłosy blondyn był atrakcją wszędzie i on był główną atrakcją tak naprawdę. My się tam nie liczyliśmy. Olek był najważniejszy. Wszyscy po prostu do niego, och, tak, och. Chcieli nam go porwać parę razy. Ale dzięki temu pokazali mu, że język jest istotny. No i wydaje mi się, że od tego czasu on pokochał ten język. No a tak poza tym, to co, fajnego coś było? No, nauczyłem się trochę samodzielności, ale też zacząłem się ubierać codziennie prawie w to samo. Podróże, tak, wymóg podróży. Tak, bardzo dobre, bardzo praktyczne. Tak zwany tryb oszczędny, tak. Oszczędny. Ja mam tak na co dzień, a nie podróżuję. No. Mhm. A nikt ci nie chciał porwać w Meksyku, ani... Nie. Na szczęście... Nie na organy. Tak, poważnie nie, ale było parę osób takich, które naprawdę chętnie by go przygarnęły i się pytali, czy nie chcielibyśmy go oddać. No po prostu. Bo ma statą się zastanowili, powiedzieli nie, jeszcze tak, nie. Jednak nie. Chociaż momentami było blisko. A najdłuższa podróż? W sensie najdłuższa, jeżeli chodzi o czas trwania. Gdzie byliście w jednym miejscu tak najdłużej? Chodzi ci jako transfer w podróży, ile spędziliśmy, czy ile się zatrzymaliśmy? Miejscu. W jednym miejscu. Chyba w Tajlandii. A ile tam byliście? Ponad miesiąc byliśmy. No dobrze, ale jeżeli tak... Do miesiąca, nie? A tam przekroczyliśmy. A jeżeli tak podróżujecie, to co z pracą, co ze szkołą? Jak to wygląda? Jak to rozwiązujecie te sprawy? To jest chyba ten temat o tych gorszych stronach podróżowania. Aha. Niestety... Nawet mimo tego, że staramy się robić to w miarę oszczędnie, w miarę tanio, to wszystko niestety kosztuje. I jest to pewien problem dla nas. Tak? Ale jeżeli jakoś... jesteśmy w podróży, to nie pracujemy. Przynajmniej nie pracujemy tak w pełnym wymiarze. Pracujemy tam, tak gdzie na pół internet bliska. Był, to tam staraliśmy się pracować, ale w wielu miejscach po prostu go nie było. No i wtedy już ciężko. Olega, co z twoim dostępem do nauki? No... Nie było tak dobrze jak w szkole, bo trzeba było samemu się uczyć. Nikt nie dało się wymigać ze zrobienia zadania, bo ktoś inny za ciebie poszedł do tablicy, tylko ty musiałeś to zrobić i nikt ci nie pomagał, żadnego nauczyciela. Mogłeś liczyć tylko na pomoc rodziców. No więc... Tylko. Albo aż, czyli szkoła domowa.
Tak jak jeszcze w wypadku Olka, nie, to byliśmy w stanie pomóc, bo jeszcze zadania były na takim poziomie, gdzie coś tam się jeszcze pamiętało. Tak w przypadku Mai było to dużo trudniejsze. Czy na szczęście mamy bardzo inteligentne dzieci i sobie tak naprawdę poradziły same. Aha. Uczyły się samodzielnie, tak. Bo Olek sobie zdecydowanie lepiej radził, jak się uczył sam, niż z pomocą rodziców. Lepiej mu to szło po prostu mentalnie. A teraz pracujecie i uczycie się w Dżingielowie. Tak. Możemy to tak było ogólnić, teraz jest tak? Czas na to, żeby nadrobić jakby straty, wyprowadzić nasze firmy znowu na prostą. Maja szyje namiot teraz, tak? Wtedy, tak, kiedy... Odłożymy trochę kasy i ruszamy dalej, nie? Bo... A gdzie chcecie wyruszyć? No właśnie, tu jest problem, co wybrać, bo mamy tyle miejsc już na liście, że ciężko. Tak. Lista jest ogromna, ale jeżeli odseparujemy plany od marzeń, tak? Marzeń mamy bardzo dużo, a jeżeli chodzi o plany, to w najbliższym planie mamy pojechać do Jordanii. Nie byłem. Bilety są już zakupione, tak, także już jeszcze zostaje wypożyczyć samochód i ruszamy samochodem przez Jordanię. Wziąć wszystko, co trzeba wziąć do podróży, tak, w podróż. Jesteście tak, bo mam tyle tematów, że teraz nie wiem, skończyliście psychologię razem. Tam się poznaliście na studiach bardzo romantycznie, tak, podczas jednego z wykładów, ćwiczeń, no, tak? Z tym bardzo romantycznie to... Oj, nie zaprzeczaj, to nie ja uważam, że bardziej romantycznie jest teraz. No. Czy psychologia przydaje się jakoś w waszych podróżach, które odbywacie? Właśnie chyba nie. Mi się wydaje, że no bo to było naprawdę dawno temu, kiedy my się studiowali tą psychologię i nie byliśmy praktykami, więc... Nie wiem, czy cokolwiek. Myślę, że po prostu to, jakimi jesteśmy ludźmi, nam może pomagać bardziej, niż że mamy takie wykształcenie. Bo tak naprawdę ja nie mogę dzisiaj powiedzieć sobie, że jestem psychologiem, bo nie jestem, Tomek, tak samo. Ty jesteś perkusistą i sprzedajesz maszyny, a ty jesteś fotografką, tak? Tak. Czy to jest złe określenie? Panią fotograf. Fotografka to jest dobre określenie. Dobre określenie. Co tydzień ponad zdobywasz jakieś nagrody? Nie, no. W różnych konkursach? Co 10 dni. Co 10 dni parzystych, tak? Nie tak często. Często osoba tutaj goszcząca jest skromna, zresztą jak mąż, a Olek też. Skąd ta fotografia? Ja widziałem kilka fotografii, one są takie baśniowe, takie mnóstwo tam jest dzieci i one są takim chyba przeniesieniem w zupełnie inny świat i może dlatego tyle tych nagród jest. Skąd u Ciebie pomysł na takie zdjęcia? Wiesz co, od zawsze ciągnęło mnie trochę w taką stronę surrealistyczną. Ale nie chciałaś, żeby żyrafy płonęły, tylko żeby dzieci miały motylki. Żeby dzieci płonęły. Dobrze, że do tego ja nie powiedziałem. Jakbyś się przyjrzał może bardziej w moje portfolio, to i takie bardziej mroczne klimaty też się trafiają. Ala Beksiński. Jeśli tak, jeśli pracuję z młodszymi dziećmi, no to raczej te motylki wspomniane. Tak. Wiesz co, po prostu to lubię. To jest ciężko powiedzieć dlaczego. Lubię ten świat. Ja wiem, że dla niektórych on jest powiedzmy zbyt przemalowany, ale ja się w nim dobrze czuję. I jakby ta beztroska dzieciństwa, wiesz, ta zdolność do marzeń i jakby wiary w to, że te marzenia się spełniają, fajnie się przykładają też na tą fotografię. Ja w ogóle bardzo lubię pracować z dziećmi, bo one są prawdziwe. I zdarza mi się pracować również z dorosłymi, ale oni się... Tak jak i my też tutaj siedzimy i się kontrolujemy, stresujemy, jak wypadniemy, och, czy nie powiem czegoś głupiego, a na pewno powiem. Jeszcze nic nie powiedzieli głupiego, aż trzeba będzie nagrać jeszcze raz. Wszystko przed nami. Ale właśnie dzieci są prawdziwe i to jest cudowne i naprawdę fajnie. Takie nieskażone życiem, właśnie tym przejmowaniem się. Tak, tak. No i dlatego. A pytanie też było, skąd te wszystkie nagrody? No Marietka po prostu jest zdolna i ma jakby ogromną... I wspierającego męża. No. Tak, tak, mam wspierającego męża. Ma ogromną... zaraz powiem o gorszych stronach tego wszystkiego, tak? Gorsze strony Mariolki. Ma jakby, wiesz, praktycznie nieograniczoną wyobraźnię. I to chyba bardzo ważne dla artysty. Dokładnie. To jest coś, o czym ja zawsze mówię. Mariolka nie jest po prostu fotografem, ona jest artystką, nie? Z całym dobrodziejstwem tego słowa. Bo są też te gorsze strony, nie? Na przykład strona organizacyjna. Na szczęście musieliśmy się tak podzielić, że ja się zajmuję organizacją. A chodzi o podróże, tak? Te podróże, tak. Związane czy z fotografią, czy z naszymi prywatnymi jakby wyjazdami. Bo Mariolko zabiera aparat, tak? I tak. W sumie uważa, że to wystarczy. I po drodze pyta, dokąd jedziemy. Na przykład jesteśmy w samolocie, gdzie lecimy. No dosłownie niestety tak jest. I Tomek się śmieje, że gdybym ja organizowała podróże, to pewnie do dzisiaj bym stała na lotnisku, którymś i w którą stronę powinnam iść. Ale ma to taki swój urok, że Tomek jest świetny w organizacji i dobrze się w tym czuje. Ale nigdy nie zrobił ładnego zdjęcia? Bo po prostu nie mam tej wrażliwości, którą masz ty, nie? I to chyba o to chodzi.
No, myślę, że tak fajnie się tutaj uzupełniamy i ja nawet się cieszę, że nie jestem świetną organizatorką, ponieważ byśmy się sprzeczali, bym stwierdziła, a to mi jesteś ciekawsze, a tak to... Ja bym nie mógł także... rządzić, wiesz, o co chodzi. Nie? No tak, właśnie, że... wszystko jest balans. Olek, czy to wszystko się zgadza, co mówią rodzice, tak? A, no proszę, to zgodna rodzina. Ja zapytam jeszcze, ile jest komputera, a ile jest ciebie w tych zdjęciach? Bo tak patrzę i myślę sobie, kurczę, no w dzisiejszych czasach... Powiem ci tak, to jest jedna z zabawniejszych kwestii, w jakie niektórzy ludzie zarzucają fotografom obecnym. Powiem, a, tu jest za dużo Photoshopa. Ale jak na przykład dojdzie do tego, że trzeba usunąć zmarszczki bądź jakieś niedoskonałości z twarzy, to ten Photoshop jest okej. Ale jak się robi inne rzeczy, to już niby nie jest okej. Więc tak naprawdę, jeśli byśmy chcieli mieć fotografię... Znaczy, ja chcę taką... mieć darmową sesję u ciebie, oczywiście bez zmarszczek. Oczywiście, bo to się wygładzi tak, to co im możesz, wiesz, telefonem, Samsung też świetnie wygładza twarze. Mariolka ostatnio coś wspominała, że akty chce poćwiczyć. A nie, to w moim przypadku to myślę, że to byłoby coś w stronę zawodników sumo albo jakieś takie dość dziwne. Ale wiesz co, bo właśnie mi się wydaje, że powinniśmy być konsekwentni, czyli ci, co uważają, że Photoshop jest B, niech po prostu chcą surowe zdjęcia bez żadnych udoskonaleń, a ci, co po prostu chcą wyglądać fajnie, niech pozwolą też temu fotografowi się wyrazić tak, jak chce. U mnie myślę, że to jest taki balans, bo nie ma zdjęcia bez bazy, czyli jakby nawet jeśli ja planuję, że to będzie jakaś manipulacja, bo zdarza mi się też takie bardziej surrealistyczne zdjęcia robić, to muszę sfotografować bazę, więc nawet jeśli to zdjęcie jest powiedzmy abstrakcyjne, to każdy z tych elementów jest również moją fotografią, więc owszem, może to nie powstało na raz, tylko koncepcja powstała w głowie, a to potem trzeba było zmontować, ale jakby na to nie patrzeć, ciągle jest to zlepek różnych zdjęć. Ale ja na to przepraszam, że przerwę, ja mam zawsze dużo do powiedzenia. Nie? Chcesz, rozumiem, do tych aktów, tak? Z tatuażami jednak mimo wszystko, tak Mariola powiedziała. No nie, niekoniecznie, ale bo pytanie było, ile z komputera, ile tak, jest, słuchaj, dzisiaj lodówka ma komputer i sama zamawia, sprawdza ci, co masz w środku i sama zamawia jedzenie, więc jakby no, cała ta technologia idzie w tym kierunku, żeby jednak nam pomagać, dlaczego przy fotografii miałoby być inaczej, nie? To jest tak, jakby powiedzieć pisarzowi, który pisze na komputerze, że on nie jest już prawdziwym pisarzem, bo powinno się klepać na maszynie. Nie? Tak, przy świecy jeszcze, prawda? Tak, albo piórem jeszcze pisać. Tak, piórem właśnie. Tak, to jest tak. I najlepiej, żeby pisarz był biedny, tak? Bo nie jest wiarygodny w przeciwnym wypadku. Jak tak, ja cały czas wszystkie osoby z produkcji mówią, żebym sobie włożył coś do ucha, taką słuchawkę. Ja cały czas mówię, nie, ja nie chcę słuchawki. Ja chcę tak naturalnie rozmawiać z ludźmi z Tela. Proszę Państwa, za chwilę zbliża się 20 minuta naszej rozmowy. I to jest właśnie tak, że tematów jest tyle. Musimy odesłać Państwa do różnych rzeczy, które można zobaczyć w internecie, tak? To znaczy tak, do fotografii Marioli Glajcar, tak? Przepraszam. To jest jakaś specjalna strona, czy... Mariola Glajcar Fotografia. Tak po prostu. Tak po prostu, Ty zamieszczasz różne filmiki z różnych podróży, gdzie byliście. Tak. Możesz się pochwalić, gdzie można znaleźć, bo na nie jesteśmy w stanie teraz... Na YouTubie i Facebooku Kawałek Świata. Kawałek świata z glajcarami, tak. Tak. A ty? Gdzie tam w internetach znajdziemy coś na twój temat? Myślę, że tak jak trochę wejdziemy na stronę żony i tutaj na kawałek świata, to też tam się znajdziemy, tak? A mam nadzieję, że tylko tam, nie? Proszę Państwa, szukajmy w takim razie Tomasz Glajcar. Być może jeszcze gdzieś tam coś wyskoczy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja chętnie zaprosiłbym Was znowu, bo chyba tak naprawdę tylko pootwieraliśmy różne wątki i trzeba byłoby zrobić takie tematyczne odcinki, tak? Na przykład Jordania i rozmowa, tak? Na przykład. Na przykład. Tak. Czy chcecie coś dodać jeszcze na koniec? Ja może korzystając z okazji chciałem zaprosić właśnie na bloga Olka. Za niedługo będzie premiera filmu, który dla nas wszystkich jest filmem dosyć ważnym. Jest to film o słoniach. Niestety jedną z atrakcji w Tajlandii i ogólnie w Azji jest jedzenie na słoniach. Zgłaszam o to sprzeciw. Nie podoba mi się to, że słonie są wykorzystywane tylko po to, że ktoś chce sobie na nich pojeździć. To jest coś, co Olka, jedna z takich spraw, które poruszyły go tam najbardziej.
to znaczy jak człowiek traktuje słonie, a więcej zobaczycie już na naszym blogu. A są tam też te kwestie kości słoniowej i tak dalej? Nie. To... Też, aczkolwiek to będzie ciut bardziej dotykało słonia indyjskiego i sposobów na to, jak ludzie wykorzystują słonia indyjskiego. Wiadomo, jeżeli idzie o afrykańskiego, tam głównie idzie im o ciosy, ale okazuje się, że ciosy są warte kilkadziesiąt tysięcy dolarów, powiedzmy, i bardziej przedsiębiorczy Azjaci szybko doszli do wniosku, że żywy słoń przynosi więcej zysku niż słoń, który jest martwy i któremu odrąbano tylko wyłącznie ciosy. A stolicą Indii, proszę Państwa, nie jest Nepal oczywiście, tylko New Delhi. Muszę kończyć. Musiałem tak zakończyć. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za rozmowę i w takim razie mam nadzieję, że zobaczymy się gdzieś na szlaku. Nie tylko w Dżingielowie czy w Cieszynie, w hostelu Trzy Bros. Bardzo dziękujemy za udostępnienie miejsca. Dziękujemy.